Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Diablo 3, moi drodzy. Przerobiłem troszkę naszą postać. Po prostu pofarmowałem i nowe buty nałożyliśmy. I to jest wszystkie te moje przeróbki. Dzisiaj wyjdziemy i tej właśnie świątyni. Weźmiemy, poszukamy. Ponadto kupiłem właśnie ten dodatek Reaper of Souls, który właśnie dodaje jakieś tam nowe rzeczy, nowe broni, więc to powinno teraz... Rozgrywka powinna wyglądać o wiele ciekawiej. Przynajmniej by na to wskazywało wszystko. Że? Proszę bardzo. Tego co zauważyłem tutaj, co pobrałem, to gdzieś teraz gra się wydaje troszeczkę trudniejsza, więc tutaj większa ilość przeciwników wychodzi do nas. Oczywiście na plus dla mnie, bo na początku wydawało się to. Widzieliście w poprzednim odcinku, że to za dużo, za mało znaczy, że za łatwo gdzieś idzie. Teraz idzie o wiele trudniej i to mi się strasznie podoba. Proszę pomóż! Chcą zabić moją przyjaciółkę! O, szelma! Złodzieje zabiją moją przyjaciółkę, jeśli czegoś nie zrobimy. Uwolnij mnie, a sama się przekonasz. Z czego Jaskier. Chcą od twojej przyjaciółki? To tylko córka chłopa, ma na imię Sasza. Ale tak się składa, że zaznajomiłem się z nią. Ma relikwie, której szukają złodzieje. Ten gość gada głosem raz. Jaskra, gdzieś zauważył. Mój ukochany mnie uratuje. Nie, to ja cię uratuję, jak już. Puść dziewczynę. Relikwia należy do niej. Naprawdę wierzysz temu szelmie? Jak chcecie, głupcy. Zabijemy was wszystkich. No wiem, że tu dasz, kurczę, teraz często jest naprawdę dobre takie grupki. Przejdźmy odcinku, no i widzicie, co się tutaj dzieje. To nie koniec. Inni z gildii złodziei cię dopadną. O, mamy coś? Mamy i to o wiele lepszą kuszę. Która też jest ciężka. No, kolcze, nogi. Pokaż jak to wygląda. A to taki sam stack, który mieliśmy, nie wiem, więc no. Spoko. Chyba nic już więcej lepszego niż to co aktualnie posiadam i nie wypadło. No. Więc możemy już chyba z nimi pogadać. Nie, nie trzeba się leczyć. Oto relikwia, ukochany. Ukryłam ją, jak prosiłeś. Ojciec zrobił się podejrzliwy, ale to będzie bez znaczenia, gdy się pobierzemy. To już niedługo, prawda? Oczywiście, kochana. Wkrótce osiądziemy, by wieść spokojne życie, uprawiać ziemię i chować bachory, znaczy dzieci. Ale najpierw muszę sprzedać relikwie. Niestety, by to zrobić, muszę wyruszyć z moją przyjaciółką w długą drogę. Chcesz do mnie dołączyć? Tak, tak. Wyglądasz na obeznaną w handlu. Drogę, prowadź. Zaraz. Ta relikwia jest fałszywa. Bogowie! Powinienem był się domyślić. Ale może tak będzie lepiej. Zdaje się, że przyda ci się pomocna dłoń, a ja za cholerę tu nie zostanę. Ha, to po prostu chciał się stąd wyrywać, widzieliście sami. O kurczę, patrzcie, kamuflaż sprzeciwu. Zobaczmy jak to wygląda w ogóle. Wow, fajny kurczę. Fajny, moglibyśmy zrobić sobie taki pancerzyk, co? Tak przefarbować, jak w poprzednich odcinkach to robiliśmy, ale na razie tak i będzie wychodzić. I właśnie tamten pancerz jest słabszy od naszego, co jest też powodem, dla którego go nie będę w nim nosił na razie. A, tu jesteś! Przecież złożyłeś obietnicę swojej narzeczonej. Co? Czy ja wyglądam jak kandydat na męża? A przy okazji, na imię mi Lyndon. No ten, nie będę zamienił go na templariusza, bo templariusz znacznie lepiej się sprawdzi niż jakiś szelma.
której powiedzieć zdanie. To, co znalazłam w księgach o Alaryku i jego świątyni, nie nastraja optymistycznie. Chyba tylko jednego, żeby mieć kolegę, na to wychodzi. Dobra, cyk, cyk, jedziemy na dół. O, proszę, Alaryk. Ty pewnie jesteś Alaryk Strażnik. Wujek Deckard opowiadał mi o twoim wiecznym czuwaniu nad tym przeklętym miejscem. Myślałam, że to tylko legenda. Jesteś jednym z Nefalemów? Nie, Nefalemów nie ma już od 1000 lat. Ha, kolejna legenda. Chcesz wejść do świątyni, ale dostępna jest tylko dla Nefalemów. Jeżeli uda ci się znaleźć klucze w pobliskich grobowcach i otworzyć wrota, wtedy przekonamy się, kim i czym naprawdę jesteś. Chodź za mną. Podniosę most, byś mogła przejść. Szukaj w lasach dwóch grobowców. Mogiły wojownika i krypty starożytnej. W nich znajdują się klucze do naszej świątyni. Aha, czyli nas czeka tutaj znowu chodzenie po grobowcach. Dla mnie się to jak najbardziej podoba, możemy to robić. Utwijający las. Z honoru, symbol honoru i... unosi się widmo prastarej zguby. I symbol światła i symbol honoru musi znaleźć. No dobra, a to dwie ścieżki do dwóch kryw na to wychodzi, no to spoko. Nie dopadną nas. To ludzie Alaryka? Nie, zostali przemienieni. Wiek Deckard nazywał te latające stwory skrzydlatą śmiercią. O, szkielety nawet tutaj są, wszyscy są, bo to nasi koledzy. Ciężka kusza, ponadto skrzynia z goldem. Jest 34 złożności, plus 10 edukacja. Jak to będzie lepiej w takim razie? Tamty kurczę, ty przeglądasz statystyki, tamty kurczę atakuje. To zaatakował coś, nie mógł mnie. To bardzo mi to nie wychodziło. O, mamy pierwszą kryptę, moi drodzy. Wspaniale. Krypta starożytnych. Niesamowite. Przypomina mi to dzieciństwo, kiedy razem z wujkiem Deckardem szukaliśmy skarbów. O, mamy nowy granat. Ten, o, to jest o wiele lepszy. A nie, granat mieliśmy, tylko to możemy sobie ulepszyć, jak widzicie. To piękne, otwarte miasto, już żyje handlem i nowymi ideami. Zawsze można tam zobaczyć lub usłyszeć coś nowego i ekscytującego. Nie. Odskok, to można ulepszyć. To i tutaj mamy kolczasta pułapka, o fajnie. Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądać, czekaj, niech to się odblokuje. Już mamy punkty niedowieści, czemu to się tak kręci. O, jest. Jedno. A jak ktoś na to wejdzie, to zap. Tylko nie wiem, czy to naprawdę dla jakiegoś większego przeciwnika moglibyśmy robić, nie, ale nie na... Nie tak normalnie. Normalnie to się nie potrzebne. Dobra, to jest tylko jeszcze jeden. O, lękar zwany PSN.
opończa. Słabsze. I plus jeden do się. A nie, tutaj mam wiele więcej fajnych statystyk, więc nawet i to mnie to zbyt nie przekona. Teraz kurczę widzicie, dają nam upalić jak troszeczkę wyższy poziom na pewno, bo tam się zmieniło w Reaper of Souls. Wspomnienia wracają. Ja też lubię polować na stwory zła w dziwnych, nowych krainach. Miałam na myśli wesołe wspomnienia. To tak jak ja. Co, nie wesołe kurczę? Ten walczyć z potworami to jest tak najbardziej wesołe. Mamy kurczę do teleportacji, świetnie. O, i tutaj kolejna krypta, już bardzo dobrze. Opowiedz mi o gospodzie, którą chcesz otworzyć. Świat jest pełen niebezpieczeństw. Każdy potrzebuje miejsca, w którym może otworzyć. Przystanku w podróży. Idealnie jest to. Wolałabym spać. Nikt nie będzie zasadzał w mojej gospodzie. O kurczę, widzicie? Nieźle. Dobrze działa ta. To kurczę, nasza kolczatka. Nam kurczę dają opalić. To spoko. To mi się podobało. Fajne. O kurczę, możemy wiecza? Wiecz kurczę, dawaj. Walczymy tak na poważnie, to wracajmy kurczę. Się nie zgłupiajmy. Bo nie mamy żadnych umiejętności walki, to będzie tylko, wiecie, uderzać czy uderzać. Symbole na piedestałach. No i co teraz? Wracamy do świątyni, nie? Chyba. No właśnie, tutaj on wisi, no spoko. Zobaczmy, tedy chyba uda nam się też przejść, co? U, coś tutaj jest. Patrz, pomyśl. Zostaliśmy odcięci. Lada chwila zaatakują. Bracia, nie ustępujcie, a nasze męstwo będzie opiewane przez wieki. Wróg jest tutaj! Za chwałę! To jakaś ta była wspominka, co na to wychodzi? O jednak nie, jakieś nowe wydarzenie. Elegancko. Wrażenie, że nie walczymy w tej potyczce jako pierwsi. Czytałam o tych bitwach w księgach Kane'a, ale zobaczyć je na własne oczy to coś znacznie gorszego. Czekaj, które jest na wyposażeniu? 19, no to jakby było lepsze, nie? No właśnie. Thank you.
kurczę, 3 razy musiałem go zabijać. No to jest niezłe. Finally Persons, jeszcze jeden moment. Czekajcie. To wydało wszystko. Rozgrywka. Czy ty jest? Wiecie. Tryb wyboru, ale chuj tam, po co tam? Otwarte jest okno, powiem, że otwarte jest okno w punku, tak? I co to nam daje? No nie mam pojęcia, co to nam daje, ale jest. O, no od razu lepiej. Inaczej to wygląda, nie? To chyba ten Reaper Souls to prowadził. Mnie zainspirowała nasza przyjaciółka. Jej podziękuj. Robię tylko to, co konieczne. Tak, no od razu fajnie. Widać, co się zmienia tutaj, nie? To jak to zmienimy, to no w postaci wygląda. I fajnie, to jest o wiele fajniejsze. Na piedestał to postawmy. Dobra. Świątynia jest otwarta. Wejdź i pokonaj strażników. Choć to moi bracia będą chcieli cię zabić. O, dobra. Siłą dorównujesz naszym największym bohaterom. Jak myślisz, kim cię to czyni? Możesz wejść do naszego sanktuarium. Kamień świata się zmienił. Nasze dzieci rodzą się słabe i żyją krótko. Demoniczna Neresa obiecała przywrócić im moc, ale zamiast tego przemieniła je i wysłała, aby walczyły przeciwko nam. Możemy zginąć, ale nie wcześniej, niż odeślemy ją z powrotem do płonącego piekła. To dobra, to zobaczmy co dalej. Na bohaterka, tyle się nawojowała. A teraz zginie! Co walczymy z nią? Z Magdą? A kogo to ze sobą sprowadzasz? Córkę Adri? Jest w niej potężna moc. To bez znaczenia. Wkrótce matka podzieli twój los. Ta część miecza jest moja! Przelejcie ich krew! Co miała na myśli, mówiąc, że matka podzieli mój los? To znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Próbuję cię zwieść. Nie słuchaj jej. O jakiej mocy w tobie mówiła? Zbyt łatwo nam poszło. Bawi się z nami. Musimy szybko wracać do wujka Kaina. Najlepiej teleportacją, nie? Wrócić. Magda depcze nam po piętach. Musimy szybko znaleźć ostatnią część. Pamiętam blask, mknący w kierunku osady rybackiej. To na pewno Wortam. Doskonale, Leo. Niech przewoźnik was tam zabierze.
Dobrze, ale z przewodnikiem porozmawiam w następnym odcinku. W tym momencie z wami żegnam i do usłyszenia. Cześć.